Cześć i czołem, witam was moi drodzy w kolejnym vlogu na moim kanale. Ci, którzy śledzą mój fanpage, wiedzą, że niedawno byłem na wycieczce z moją córką. Byliśmy sami, bez mamusi. Mamusia miała dyspensę. Mamusia mogła sobie odpocząć, bo na taki odpoczynek zasłużyła i my z córką pojechaliśmy w świat. Pojechaliśmy na wycieczkę, pojechaliśmy w sumie niedaleko od Warszawy do takiej wspaniałej karczmy, do takiego hoteliku, można by tak rzec, w okolicach pewnego bardzo pięknego miasta, ale do tego wrócimy zaraz. Słuchajcie, mieszkaliśmy tutaj. Lokal nazywał się Karczma Parchatka. Jest to jakieś 140 km od Warszawy w stronę Lublina. Ci, którzy tam mieszkają, mogą kojarzyć, ale generalnie bardzo, bardzo, bardzo polecam to miejsce na spanie. Jest to hotelik w zacisznym miejscu, położony pod zboczem góry. I wyobraźcie sobie, że te 140 km od Warszawy jest nawet wyciąg narciarski i dwa stoki. Co prawda małe, ale to bardzo ciekawa pozycja w sumie w środku Polski, w centralnej Polsce, stok narciarski, fajny klimat. W lato jest tam wypożyczalnia rowerów, w zimę można pojeździć na nartach. Bardzo ciekawa lokacja do na taki jakiś wyjazd, nawet niedługi. Szczególnie, że okolice są piękne, ale o tym zaraz. Słuchajcie, lokal jest świetnie przygotowany, nawet dla dzieci jest tak zrobiony. Mamy zabawki, mamy wypożyczalnię, w środku przemiła obsługa. Bardzo mogę polecić Karczma Parchatka, przyzwoite ceny. W lokalu jeszcze jest, słuchajcie, ping-pong, piłkarzyki, bilard, restauracja. Także wszystko w jednym miejscu, na weekend, na majówkę, czy nawet na wakacje, czy nawet w zimę na nartach pojeździć na jakiś krótszy okres. No bo na długie wyjazdy to chyba raczej nie, bo ten stok taki mały. Ale bardzo, bardzo polecam. Jakbyście szukali jakiegoś fajnego miejsca na weekend, to Karczmę Parchatkę bardzo, bardzo, bardzo polecam. Ale gdzie byliśmy? Gdzie byliśmy? Zaraz wam pokażę, gdzie byliśmy. Może część z was będzie to kojarzyła po pierwszym zdjęciu. Nie wiem, czy kojarzycie, nie wiem, czy nie kojarzycie, ale tych zdjęć może być jeszcze więcej. Jeszcze jedna podpowiedź. Coś wam świta, nie? Byliśmy, słuchajcie, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, niedaleko Puław. Piękna miejscowość, jak widzicie, zamki, baszty, dla każdego coś miłego. Są te, słuchajcie, patriotyczne akcenty, na szczycie baszty jest polska flaga. Fajnie to wygląda, bardzo miło. Rynek Kazimierza jest po prostu przecudowny. Jest tam piękny klimat, szczególnie, że słuchajcie, jak lubicie, powiedzmy, malarstwo, to są to bardzo, bardzo malownicze tereny i tam wszędzie są obrazki do malowania, są piękne pejzaże. I to miasto ma to do siebie, że jak pojedziecie na tego Kazimierza na rynek, to praktycznie w każdej kamienicy, w każdym domu w okolicach rynku są galerie malarskie różnych autorów. I mi tam po prostu oczy tak chodziły na różne strony. Tyle było tam pięknych rzeczy, aż żałowałem, że nie zabrałem Moniki i nie kupiliśmy sobie jakiegoś ładnego obrazu albo kilku, bo naprawdę tam było pięknie, ale my to nadrobimy, z Moniką tam pojedziemy jeszcze kiedyś na pewno i coś ładnego sobie do domu kupimy i gdzieś tam powiesimy na tej ścianie, której wy nie widzicie, bo tutaj są obrazy, a nie tam. Ale generalnie o co chodzi? Kazimierz piękny, tak? Te baszty, piękny rynek, lody tradycyjne, droga krzyżowa, widoki na zakole Wisły, no naprawdę piękne. Na romantyczny wypad, na wypad z rodziną, każdy tam znajdzie coś dla siebie, także bardzo polecam Kazimierz Dolny i okolice, to są naprawdę piękne, piękne, piękne
rejony. Ale od czego to się zaczęło? Bo pomysł był taki, żebym pojechał z córką, żeby się troszkę zintegrować, bo moja kochana Hania ostatnio miała taki etap bycia tylko z mamusią. Mamusi najlepiej wchodziła na głowę i jeszcze nią spała w jednym łóżku. Najlepszy na to właśnie jest taki wyjazd we dwoje, żeby od tej mamusi odpocząć, żeby mała sobie tam w główce przestawiła, że nie tylko mamusia jest najważniejsza, no i żeby mamusia odpoczęła, bo przecież pracuję, zajmuję się tym naszym dzieckiem cały czas i zdecydowanie na taki odpoczynek raz na jakiś czas zasługuje. Oczywiście też odpoczynek ode mnie, bo też jestem męczący. Słuchajcie, o co chodzi, bo cały ten wyjazd zaczął się nie od Kazimierza. Kazimierz był jakby dodatkiem, ale chodziło o to, żeby zabrać Hankę gdzieś do jakiegoś fajnego miejsca, które mogłoby pozwiedzać, które by ją utkwiło w pamięci, czyli generalnie park rozrywki. Najpierw stanęło na Farmie Iluzji, która jest pod Warszawą, ale nie bardzo mogliśmy tam znaleźć noclegi. Potem było to za blisko i tak nie do końca o to chodziło, żebym wyjeżdżał na cały dzień. Szukaliśmy potem różnych parków z dinozaurami, bo moja córka lubi dinozaury i smoki. Ale tam znowu chodziło o lokacje, tak? Takie, że są z reguły nad morzem i bardzo dużo na Śląsku, a to już jest za daleko jak na wyjazd na weekend. No i znaleźliśmy, słuchajcie, w okolicach Kazimierza, w okolicach Farchatki, takie coś pięknego, magiczne ogrody. Miejsce zgodnie z nazwą magiczne. Byliśmy tam ponad 4 godziny z córką i uwierzcie, że ja się nie nudziłem. Ogromna ilość atrakcji. Wszystko właśnie dopracowane, fajnie zrobione, ze smakiem. Ach, no tutaj opowiadać mogłem bardzo dużo, ale może najpierw wam pokażę. Cały ten ogród jest sfokusowany na to, żeby rodzice bawili się z dziećmi, żeby przeżywać tą przygodę wspólnie. I takim świetnym przykładem jest właśnie możliwość bycia flisakiem. Czyli mieliśmy taki mały stawik, czy zalewik, czy tak naprawdę fontannę, w której woda była mniej więcej do połowy łydki, albo trochę za kostkę, czyli bardzo płytka, ale jak widzicie na zdjęciu, były tam tratwy, były tam kijki do odpychania się, żeby z tymi dziećmi tutaj się kręcić i przepływać z mostku na mostek. I musieliśmy robić to sami. Nie było tam pracowników, którzy nas przewozili. Tatuś albo mamusia musieli wziąć ten kijek, się odpychać. I to taka świetna, świetna, świetna zabawa integracyjna. Świetny pomysł. I my na tym z Hanką byliśmy chyba ze 3 razy. I mieliśmy ubaw po pachy. Hanka piszczała, bo ta tratwa się przewracała z boku na bok. Ja się śmiałem. No, było naprawdę genialnie. Pomysł świetny. I tak naprawdę w ten sposób jest przygotowany cały ten park. Jest to bardzo przemyślane i bardzo, bardzo fajnie wygląda. Była na przykład taka wielka zjeżdżalnia, do której były jakieś tam filcowe portki, żeby sobie ubrań nie pościerać. I to też było fajnie zrobione. Też trzeba było tak naprawdę 2 osoby, żeby ojciec z dzieckiem na przykład tak w tym filcie pakowali, przytulali do siebie i zjeżdżali. No zabawa naprawdę, naprawdę przednia. Co jeszcze? Były tam oczywiście zamki księżniczek z wróżkami, które machały szarfami i masa innych dziewczęcych rzeczy, których nie do końca chcę pokazać, bo są takie standardy, tak? Czyli księżniczki, wróżki, które miały skrzydełka, były przebrane w fikuśne stroje. To wszystko było i było piękne, ale było też tam coś, co mnie zdziwiło osobiście i mi się bardzo podobało. Czyli, słuchajcie, był tam zbudowany fort wikingów, w którym były takie kładki linowe. Jak widzicie, to jest na jakiejś tam wysokości. No i były to rzeczy, w których się i tatuś bawił. Nie tylko dziewczynka, nie tylko chłopczyk, ale też tatuś.
I naprawdę zabawa była przednia. Trzeba było taki fort dookoła na tych linach wejść. Jak się schodziło, to tam dziecko dostawało naklejkę. No słuchajcie, pisk, radość i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam. Ale mnie najbardziej w tym całym magicznym ogrodzie urzekła jedna rzecz, słuchajcie. Bo to, że to był fort wikingów, to okej. Okay. To, że były tratwy, to okej. Okay. To, że była kolejka, gdzie przewodnik opowiadał tam historię baśni wymyślonej na potrzebę tego filmu, to też jest okej. Okay. Ale to, co teraz zobaczycie, to była chyba zabawa, z którą mieliśmy z córką najwięcej radości. W tym oto forcie była strzelnica, w której się strzelało do potworków. Była taka wielka kusza. Jak widzicie, były twarze smoków i strzelało się z takiej wielkiej kuszy piłkami do tenisa właśnie w twarze smoków. I to taka kolejna zabawka, która w przypadku na przykład mnie i mojej córki wymagała interakcji dwóch osób, bo moja córka strzelała, naciskała spust, nakładała piłkę, ale znowu nie miała siły, żeby naciągnąć tą kuszę. I to wszystko naprawdę tak się fajnie spinało. No dla mnie, słuchajcie, odniosę wrażenie, że właśnie ten fort i ta strzelnica była najlepszą zabawą. Tam jeszcze na przykład, słuchajcie, była karuzela w tym forcie, ale tam wszystko było właśnie zrobione na jakieś tam czasy średniowiecza. To ta karuzela nie była napełniana, napędzana prądem, tylko znowu tatusiowie albo mamusie musieli stanąć przy dwóch korbach i kręcić tą karuzelą, żeby dzieci mogły się obracać. Genialnie zrobione. I naprawdę wszystko gustownie, wszystko ze smakiem. Cena też bardzo przyzwoita, chyba 25 zł za dziecko i 32 zł za osobę dorosłą. Oczywiście tam przy większej ilości dzieci były jakieś zniżki. Podobnie podczas urodzin chyba też był tańszy bilet. Wszystko fajnie, wszystko ze smakiem, wszystko ładnie. Jeszcze do tego co jakiś okres czasu jakieś tam przedstawionka, czy zabawy, w których tam pracownicy wciągali zwiedzających. Budowanie z piasku jakichś zamków, jakieś malowanie buzi, no milion różnych uciech. Uwierzcie mi, że moja córka o tej przygodzie, o tej całej wycieczce, ale przede wszystkim o tych magicznych ogrodach mówi od 2 dni, nie zamyka jej się buzia. Także jeżeli chcecie jechać na romantyczną wycieczkę z żoną, z chłopakiem, z narzeczonym, z mężem, to Kazimierz Dolny naprawdę bardzo romantycznie i po ciemku, tam wszystko się ładnie pali, podświetlone jest i to wygląda genialnie, łącznie z zamkiem i basztą. Także też romantyczna przygoda wskazana, a z dziećmi, słuchajcie, magiczne ogrody, genialna przygoda dla dzieci, naprawdę. Będę starał się teraz z córką na takie wyjazdy jeździć częściej, no i też z żoną oczywiście. Także jak nie będzie mnie w weekendy, to pewnie dlatego, ale oczywiście będę starał się potem wam takie vlogi nagrywać, bo to jest bardzo, bardzo fajna sprawa i też jestem ciekawy, czy taki sposób, słuchajcie, takie vlogi o takich wycieczkach, o jakichś ciekawych rzeczach do obejrzenia wam się spodobają. Mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Dziękuję wam za oglądanie. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze. I jeżeli macie podobne miejsca warte obejrzenia, czy to dla rodziców z dzieckiem, czy nawet tylko dla pary młodych jeszcze i kochających się osób, czyli chodzi o mnie i moją żonę, to piszcie w komentarzach. Ja z przyjemnością jakieś ładne lokacje w naszym pięknym kraju nad Wisłą obejrzę. Bo dawno nie jeździłem na takie wycieczki, a ta wycieczka do Kazimierza, do Parchatki,
do magicznych ogrodów wyzwoliła we mnie taką nutkę podróżnika i chciałbym przynajmniej raz w miesiącu w jakieś takie fajne miejsce, w jakiś weekend krótszy lub dłuższy wyjeżdżać. No i oczywiście ci, którzy są na moich live'ach, czytają Facebooka, to też wiedzą, że w te wakacje planuję też taką objazdówkę po Polsce. Tak 2-3 dni w różnych miejscach w naszym kraju. Na pewno będzie Poznań i Kraków. Zobaczymy, co jeszcze. Jeżeli macie jakieś takie lokacje, które można być tam po drodze zaznaczyć, jadąc potem raczej na północ w stronę Mazur, albo może od Mazur zaczynając, to piszcie. My też taką wycieczkę chcemy zrobić i stamtąd też pewnie będą vlogi. No dobra, moi drodzy. Dziękuję Wam za oglądanie i piąteczka.